Od 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące składania zeznań podatkowych. Jedną z istotniejszych zmian jest obowiązek składania przez przedsiębiorców zatrudniających więcej niż 5 pracowników deklaracji podatkowych w postaci elektronicznej. Mówimy to o informacjach o dochodach, czyli o deklaracji PIT-11, PIT-8C, o rozliczeniu rocznym PIT-40, ale również o rocznej deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR. Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 5 pracowników, będzie mógł nadal składać deklarację w sposób tradycyjny, czyli papierowo, z tym, że tutaj należy zwrócić uwagę na termin składania deklaracji. Jeżeli płatnik będzie składał deklarację drogą elektroniczną, będzie nadal mógł robić to w tym terminie, który obowiązuje w tej chwili, czyli do końca lutego. Natomiast jeżeli będzie składał tę deklarację drogą tradycyjną, papierowo, będzie musiał to zrobić do końca stycznia. Przesyłanie deklaracji drogą elektroniczną ma mieć też wpływ na nową usługę realizowaną przez urzędy skarbowe, a dostępną od wiosny nadchodzącego roku. Jest to usługa wstępnych zeznań podatkowych. Jest to usługa fakultatywna, będzie dotyczyła osób, na początku będzie dotyczyła osób fizycznych składających deklarację PIT-37 i tak w oparciu o informację, którą prześlą płatnicy, urząd będzie dokonywał tego wstępnego rozliczenia, czyli wstępnego zeznania podatkowego. Przed świętami i Nowym Rokiem zmienią się też godziny urzędowania Jeleniogórskiej Skarbówki. Urząd Skarbowy w środy ma przedłużone godziny pracy do godziny 18, ponieważ w tym roku w grudniu środa wypada w wyjątkowy dzień, w Wigilię 24 grudnia oraz w Sylwestra 31 grudnia. Wyjątkowo Urząd Skarbowy będzie pełnił dyżur do godziny 18 we wtorek, czyli odpowiednio 23 grudnia i 30 grudnia. W tych dniach urząd będzie czynny do godziny 18. W tych dniach dyżur pełnić będą jedynie urzędnicy w sali obsługi. Tam też będzie można złożyć wszystkie niezbędne dokumenty.